kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, Jessica z tej strony. Jeżeli jeszcze się nie znamy, bardzo miło mi Cię poznać. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, możecie mnie znaleźć na Snapchacie, Facebooku i Instagramie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z serii Back to School, czyli szykujemy się razem do szkoły. Chciałam Wam pokazać, jak zrobić taką fryzurkę, jak można się szybko wyszykować, zrobić prosty makijaż i być gotowym dosłownie 15-20 minut łącznie z makijażem i fryzurą. Jeżeli bym zaspała do szkoły, to tak naprawdę potrzebowałabym 3 minuty na umycie zębów, połknięcie jakiegoś owoce w pieku i po prostu bym wybiegła do szkoły, ale jeżeli macie chwilę czasu, to uważam, że jest to i tak szybki makijaż i szybka fryzura, żeby wyglądać ładnie, świeżo i dziewczęco i żeby nie tracić godziny na przygotowanie rano, ponieważ wiem, że miałam takie koleżanki w szkole, które się malowały dosłownie godzinę. Więc mam nadzieję, że takie rozwiązanie Wam się podoba i zapraszam do oglądania filmiku. Wydaje mi się, że możemy zaczynać. Na sam początek zajmę się włosami, ponieważ nie mogę na nie patrzeć. Tutaj troszeczkę widać, że mam falowane włosy, jednak ja tych włosów specjalnie do tego filmiku nie myłam, ponieważ chcę Wam pokazać, że nie trzeba mieć zawsze świeżych, pięknych włosów, wyprostowanych lub pokręconych, żeby dobrze wyglądać w efekcie końcowym. Więc rozczesuję tak naprawdę nawet tylko początek. Wsówką zrobię sobie przedziałek. Dzisiaj akurat będzie po skosie. I jeszcze raz rozczeszę. Dobrze, i teraz tak. Będę robiła koka, z obu stron zrobię warkocza. Jest to coś na wzór warkocza francuskiego, ale dobieramy włosy od dołu. Więc dzielę sobie włosy na trzy części. I od dołu dobieram włosy. I z jednej strony. I z drugiej strony. Mi ogólnie taka fryzura zajmuje bardzo mało czasu rano, więc jeżeli się śpieszę i właśnie nie mam wystylizowanych włosów, zawsze robię podobną fryzurę. I teraz, kiedy doszłam już do długości ucha, robię zwykłego warkocza. Warkocz jest zrobiony. Nie przejmuję się, czy się troszeczkę rozpadnie, czy nie, ponieważ wszystko będzie zbierała w koka, więc nie wiążę go nawet gumką. Widzicie, to jest bardzo szybka fryzura i w bardzo dużym uproszczeniu. Postaram się też, edytując ten filmik, nie wycinać zbyt dużo, żebyście mogli zobaczyć, że naprawdę można się bardzo szybko wyszykować i wyglądać poskładane do kupy. To samo z drugiej strony, dzielę na trzy części. Zaczynam warkocza od dołu i dobieram pasma. I znowu od długości ucha robię normalnego warkocza. Na razie moja fryzura jest delikatnie szalona, ponieważ mam po prostu dwa warkocze. I wygląda to tak, więc chwila cierpliwości. Biorę dwie czarne gumki razem, które mają mnóstwo włosów. A ponieważ używam ich codziennie, a więc tak, może przesunę się, żeby nie było na czarnym tle. Zbieram wszystko do cyka. I mając już kocyka, splątuję wszystko w koka. Koczek jest gotowy i teraz to, co za bardzo odstaje, przypinam wsówkami do głowy. Teraz skupiam się na twarzy. Od razu mówię, że moja twarz w kamerze wygląda jaśniej, ponieważ siedzę naprzeciwko okna. I to nie jest naturalny kolor, więc ja jestem, patrząc się w lustro, trochę bardziej opalona. Zaczynam od podkładu L'Oreal Nude Magic BB. Powiem szczerze, że uważam, że jeżeli ktoś ma naprawdę jasną karnację, a ja taką mam, to będzie za ciemne. Teraz jestem odrobinę opalona. Mówię, tego nie widać na kamerze, więc ja go użyję. W normalnym świetle, w normalnym życiu nie widać żadnej różnicy. Zobaczymy, czy kamera to odda. Ogólnie
pomysł takiego podkładu ja bardzo lubię, ponieważ on jest biały, kiedy nakładamy go na dłoń czy na twarz i on dopiero przyjmuje kolor naszej twarzy. I to jest kolor teoretycznie jasny, a praktycznie on naprawdę jest dla mnie trochę za ciemny. I ciężko jest mi kupić podkład w sklepach, gdzie jest sztuczne oświetlenie, ponieważ ta skóra naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Podkład mam nałożony, właściwie krem BB. Dlaczego wybieram krem BB? Ponieważ do szkoły chcę wyglądać zawsze naturalnie. Nie chcę się przejmować ciężkim takim makijażem, który wymaga długiego czasu też w przygotowaniu. Więc wybieram prostsze rozwiązania. Teraz wkraczam z korektorem. Jest to korektor z Kiko, który nakładam najpierw na dłoń, ponieważ nie chcę, żeby te niedoskonałości były dotykane przez pędzelek. Na pewno są jeszcze jakieś bakterie. Rozświetlam okolice oka. Age Rewind od Maybelline. Jest to mój ulubiony podkład. Boże, co ja mówię? Korektor pod oczy. Nakładam go w kształcie takiej literki V. I wklepuję go pędzelkiem od Real Techniques do podkładu. Okolice oka mam już rozjaśnioną, teraz wszystko utrwalę pudrem. Ja zawsze używam tego samego pudru, jest to Extra Light Color i pudry jest z Maca. Coś nie mogę dzisiaj się zebrać do kupy, może dlatego, że niedawno wstałam. Więc wszystko utrwalam. Zaczynam od oczu. Poranny makijaż ma sprawiać przyjemność i powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam rano otwierać toaletkę i grzebać w kosmetykach, wybierać, co akurat dzisiaj się pomaluje. Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Zawsze tutaj się staram przy żuchwie porządnie rozetrzeć i przy linii włosów. Żeby nie było żadnych znaków, że mamy maskę na twarzy. Makijaż już jest zagruntowany, teraz przejdę do konturowania. Też już mój stary, dobry Arteteco bronzer. Teraz planuję sobie niedługo kupić nowy, ale jeszcze się cieszę z tego, którego mam. Tym samym pędzelkiem, co nakładałam puder. Przywracam trochę koloru w skórze. Kolejny pędzelek od Real Techniques, teraz nakładam róż. Jest to mój ulubiony róż, jest to róż z paletki Adoration od NARS i ja wybieram ostatnio cały czas ten lżejszy odcień, co jeszcze można zobaczyć, że ja po prostu go używam non-stop. Już powoli widać zużycie. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o jakość tego kosmetyku, jest genialna. Przepięknie pachnie, oprócz tego używam go, mam go już od roku. Nic się z nim nie dzieje. I na koniec po prostu wezmę tak odrobinę tego różu głębszego i uśmiechnę się i wyznamy policzki. Ostatnio też nie umiem sobie odmówić rozświetlacza, jest to dalej rozświetlacz od Lovi, który kupiłam w Rossmanie za 10 zł, więc teraz już po prostu palcem nakładam delikatnie na kości. Jeżeli chodzi o oczy, idę na łatwiznę, na wypadek WF-u, czegokolwiek nie chcę robić ciężkiego makijażu, więc będę robiła kreskę eyelinerem, jest to L'Oreal Blackbuster.
Nic skomplikowanego, prosta kreska. Pamiętajcie, że kreska musi wyglądać czysto i nie zawsze wychodzi za pierwszym razem jej zrobienie, no ale zobaczymy, jak wyjdzie. Eyeliner już jest gotowy, teraz rozczesuję brwi. Słyszę, że mama gotuje wodę na kawę, więc się nie przestraszcie, jeżeli usłyszycie czajnik. Teraz robię maskarą z Tarte Camera Lashes rzęsy. Ona niestety... upyćkałam się eyelinerem. Ona niestety już mi wyschła i teraz muszę kupić nową. Ale i tak ją lubię. A poza tym to jest jedna z nielicznych maskar, która mnie nie uczula, od której mnie nie bolą oczy. Więc to jest zawsze mój podstawowy wybór. Już na sam koniec matowe usta. Jest to kredka od Bourjois. Nie będę na nią nic nakładać. Świetnie sama się zachowuje. Jest bardzo kremowa, ładnie się aplikuje, więc nakładam ją na usta. Bardzo lubię u siebie różowe usta, zwłaszcza w połączeniu z białą koszulką i prostym makijażem oka. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo dziewczęco, lekko, delikatnie. I voilà, makijaż już jest gotowy. Jest godzina 10:40, jednak chciałam zaznaczyć, że w międzyczasie rozmawiałam z Wami, brakowało mi kilku rzeczy, więc sięgałam po pędzle, temperowałam kredkę, więc myślę, że około 10 minut byłabym w stanie spokojnie zrobić ten makijaż, zwłaszcza, że robię go w 10 minut, kiedy szykuję się rano do pracy. Więc to jest zdecydowanie wykonalne. Jeżeli chodzi o fryzurę, tak szybko jak nauczycie się robić warkocze, tak szybciutko będziecie mogli je robić w dosłownie 3 minuty. Na dzisiaj to już koniec. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie kciuki w górę. Serdecznie porozmawiam z Wami w komentarzach. Bardzo lubię z Wami rozmawiać w komentarzach. Sprawia mi to niesamowitą frajdę, więc mam nadzieję, że zobaczymy się tutaj na dole. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i zapraszam do następnego filmiku. Pa, pa!